Siemano, Zel Koktela, to ja, wasz ulubiony łysy, a znany jestem z tego, że zanim zacznę robić drinka, to muszę wypowiedzieć jakieś 200 słów. Więc w celu przyspieszenia oraz uporządkowania receptur zrobię dzisiaj specjalnie dla was, moim zdaniem, top 5 najpopularniejszych drinków, a wybór padł na mój ulubiony alkohol, czyli gin. A historia ginu, dobra, żartowałem. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że jeżeli jednak chcecie więcej historii, to wszystkie odcinki znajdują się w opisie tego filmu. Zaczynamy! Pierwszy wybór padł na Toma Collinsa, czy raczej Johna Collinsa, bo nie bazuje na ginie Old Tom, ale go zrobimy. Jest to drink wstrząsany, więc oczywiście potrzebujemy shaker i wlewamy po kolei. 40 ml ginu. 30 ml soku z cytryny. Oraz 20 ml syropu cukrowego. Bardzo prosta receptura, ale to nie koniec. Shaker oczywiście uzupełniamy lodem. Przelewamy i wstrząsamy. Naszą mieszankę przelewamy, czy przelewać będziemy do wysokiego szkła. Wypełnionego kośćmi lodu. A całość uzupełniamy wodą gazowaną. Zobaczymy, czy nasz syfon zapiszczy. Ale fajnie. Problemy techniczne. Zawsze da się jakoś obejść. Wystarczy teraz go wymieszać. O, przepyszny, orzeźwiający. I finiszujemy, aromatyzując drinka skórką z cytryny. Wyciskamy olejki, omiatamy szkiełko i dekoracje wrzucamy do środka. I proszę bardzo, John Collins, nie Tom Collins, John Collins jest gotowy. Koktajl numer dwa to po prostu French 75, czyli wyśmienity klasyk z ginem oraz prosecco, ale najpierw musimy część wstrząsnąć, także bierzemy shaker, miarkę, wlewamy tutaj trochę mniejsze proporcje, bo 30 ml ginu, 20 ml soku z cytryny i dla zbalansowania 10 ml syropu cukrowego. Całość wstrząsamy przez krótki czas. Naszą mieszankę przelewamy do takiego oto przepięknego, schłodzonego szkła, do wina musującego. Ale to nie koniec składników, bo finiszujemy uzupełniając winem musującym. Może być prosecco, ja akurat mam kawę, ale też będzie pysznie. Zobaczcie, jak pięknie musuje. Teraz dosłownie chwila wymieszania. Perfekcyjne. I na koniec tradycyjnie aromatyzujemy skórką z cytryny, omiatamy szkło. Skórka cytryny służy nam jako dekoracja, którą wrzucamy do środka. French 75 jest gotowe. Ile to roboty? Koktajl numer 3, którego oczywiście nie mogło zabraknąć, to White Lady. Wstrząsany jak najbardziej, więc potrzebujemy shaker, bierzemy miarkę i wlewamy po kolei. 50 ml ginu. 30 ml soku z cytryny. 20 ml likieru triple sec.
10 ml syropu cukrowego oraz 20 ml białka z kurzego jaja. W związku z tym, że używamy białka, oczywiście najpierw koktajl sobie wstrząśniemy bez lodu, a następnie dodajemy lód i wstrząsamy tym razem trochę dłużej i energicznie. Gotową mieszankę będziemy przelewali do szkła koktajlowego. Tu mam bardzo fikuśne i ładne. Techniką podwójnego przecedzania, co by nam się drobinki lodu nie ostały w drinku. I koktajl na koniec możemy zaromatyzować skórką z cytryny. Jak najbardziej cytrusowe aromaty nam pomogą, ale nie wrzucajmy do środka, ponieważ i tak utonie i będzie wyglądał jak topielec. White Lady specjalnie dla Was jest gotowe. Koktajl numer 3. Koktajl numer 4, którego oczywiście również nie mogło zabraknąć, to naturalnie Negroni. Słodki, wytrawny, a jednocześnie cytrusowy koktajl, którego mieszamy. Także do szklanicy wlewamy w równych częściach 30 ml ginu, 30 ml włoskiego bittera, 30 ml słodkiego czerwonego wermutu, całość delikatnie wymieszamy, żeby połączyć składniki, szklanicę uzupełniamy lodem i mieszamy około 15-20 sekund. Wyborne! Negroni będziemy przelewali do niskiego szkła z przepiękną bryłką, którą zaraz zobaczycie, jak tylko szron zniknie. A całość aromatyzujemy skórką z pomarańczy. Oczywiście najpierw aromatyzujemy, omiatamy szkło, a na koniec naszą skórkę możemy położyć jako dekorację. I proszę bardzo, przepyszne Negroni jest gotowe. Ostatni na mojej liście top 5 to oczywiście gin martini, no bo tak, bo jest przepysznym koktajlem wytrawnym i po prostu świetny. Drink oczywiście jest mieszany, także bierzemy szklanicę, wlewamy po kolei słuszną porcję 60 ml ginu. W moim przypadku, bo tak najbardziej lubię, to jest 20 ml wytrawnego wermutu. Czepialscy powiedzą, że to jest wet martini, a nie dry, ale mam ich gdzieś. Delikatnie wymieszamy. Uzupełnimy oczywiście szklanicę lodem. I tak jak w przypadku Negroni mieszamy około 15-20 sekund. Klasyka, moi drodzy, klasyka. Nasz koktajl przelewamy do takiej oto pięknej szklaneczki, szkła koktajlowego. I całość możecie oczywiście wrzucić oliwkę. Ja lubię bardziej te cytrusowe smaki, więc znowu skórka z cytryny. Wiem, że dużo jej używamy, ale jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o klasyczne koktajle. I taką skórkę z cytryny oczywiście możemy wrzucić do środka jako dekorację. I kochani, gin martini jest gotowe specjalnie dla Was. 5 koktajli zrobione, jak nie łysy. To już koniec szybkiej prezentacji najpopularniejszych drinków na ginie, a zarazem moich ulubionych. A patrzcie, jaki przypadek.
Dzięki, że ze mną byliście. Pamiętajcie, że bardziej rozbudowane wersje, historie tych drinków i tego, jak jeszcze raz je zrobić, jakbyście chcieli wiedzieć, to oczywiście linki znajdują się pod opisem tego filmu, czy raczej w opisie tego filmu. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam, subskrybujcie Łysą Głowę, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oglądajcie więcej filmików, jeżeli oglądacie ich za mało. Miłego dżinowania i do następnego mieszania.